Witam Was, moi drodzy widzowie, a to jest specjal. W tym specjalu chciałbym Wam pokazać, czym nagrywać i warto, i czym ja nagrywam filmy. I jest mi prosto i mam z górki, tyle Wam powiem. Dobra, to zaczniemy tak. Filmy nagrywam programem Reels Action, który jest przebanalny, bo w zasadzie już mam włączony. Jak widzicie, tutaj mi się już nagrywa mój dźwięk i dźwięk z komputera, co nie? Mogę sobie też ustawić na tryby do gier. Nie kliknę, bo mi się włączy nawias. I tryb na przykład, że chcę, powiedzmy, że Kepiu chcę nagrać. To jeżeli pokażę wam to za sekundkę. Teraz wam ekran udostępnię jakby. I widzicie ludziska? Tutaj wybrałem sobie część, która ma mi się nagrywać. Teraz to powiększę. Znaczy nie, nie powiększę tego. I w tej chwili nagrywa mi się tylko to, co jest tutaj, to widzicie to. Ale tu możecie zauważyć, że przed chwilą było widać mój cały pulpit. Tutaj macie parę moich gier. No i ten. No to jest mój komputer, nie pokażę. No i to tyle. Teraz to wrócimy z powrotem do wcześniejszego trybu. I dam sobie na Skype przy okazji nie przeszkadzać. Dobra, ludziska, już jesteśmy z powrotem, tak jak było przed chwilą. Co wam mogę jeszcze tutaj pokazać? Można też ustawić długość nagrywania. Na przykład, jak ktoś nagrywa, powiedzmy. Lola. To Lola na przykład 200, znaczy nie chcę, że. Nie, że Lola, nie chodziło mi o to. Taką gierkę, co po prostu się gra i taką fabułę jakby gra. Nie chcę na przykład dzielić na odcinki, to po prostu gra ileś tam pisze czasu w nazwie, co nie? Mogę sobie też wybrać format pliku. Ja osobiście używam AVI, bo zalecane to jest. Można też nagrywać w tym. W rozdzielczości. Ja wam ludzie polecam 720p, ponieważ. Nie laguje tak bardzo, to jest HD i się opłaca. 480p to już nie jest HD, 1080p to jest duże HD, ale naprawdę, że mam tyle FPS-ów klatek w ogóle. A na godzinę systemowe to co jest, że na przykład coś nie wiem, powiedzmy, że mi wyskoczył escape, że ktoś wbił. Nie wiem co to jest. I mikrofon, co nie, to sobie ustawiłem, zawsze nagrywaj. Dobra, na innymi są na przykład takie, że możemy nagrać audio, powiedzmy, że. Ktoś coś tam, na przykład powiedzmy, że koledzy gadają na Skype'ie i się po prostu z nim możecie pośmiać. I to potem im to wysłać i przerobić. I za ich zgodą na przykład wysłać na YouTube'a i mieć dużo wyświetleń. Dobra, następny to jest pomiar wydajności, którego osobiście nie używam i można zobaczyć mój komputer. Niezbyt dobry mam procesor. Dobra, to jest rzut ekranu, który niestety nie wiem, czy się da robić na. Chyba się da zrobić w grze. I tutaj sobie robicie po prostu rzut ekranu, co się spodoba. Tutaj są ustawienia, język w ogóle. I tutaj takie duperele, co ktoś chce się pobawić, chuda sobie ustawia. I przepisy tych klawiszy. Dobra, ludziska, to teraz idziemy do następnego. To sobie tutaj zminimalizuję. Camtasia Studio, dobry ten program do robienia po prostu. Filmu, jak już wam się zrobi, to nie. Nawet jakby nie, do przekonwertowania go. Popatrzcie, jak nagrywacie film, to się macie po prostu film, co nie? I on zajmuje powiedzmy 20 giga. Taki co na przykład Lola, co 40 minut coś grał, powiedzmy. I należy go przekonwertować, aby zajmował mniej i żeby go wrzucić na YouTube'a, bo bez ten konwertowania się go nie da po prostu wrzucić. YouTube tego nie przyjmuje. No i co mogę tutaj powiedzieć? Jeżeli chcemy na przykład wydać film, no to klikamy to. Potem wybieramy sobie na przykład rozdzielczość kadr. Ja wrzucę sobie taki filmik, co tutaj mam przed LOLem, jak będę nagrywać kolejny. Powiedzmy, że takie coś będzie. I tutaj się nam wyświetliło. Możemy sobie wybrać jakość filmu. Ja osobiście zawsze używam HD, bo jest najmniej zajmuje. Też można zauważyć. Polecam wam zawsze robić HD. Dam OK. I pokażę wam tylko, że nabiłem pentakilla i na tym się skończy. Siemanko, Dobra, tak się zaczęło to. Można też zauważyć, że tu jest 5 fragów. Tu jest trójeczka, tu jest szóstka, co nie? Katariną grałem. Jak ktoś nie ogarnia, to trudno. Tutaj nagrywacie ekran chyba, czyli tutaj jak teraz nagrywam. Tu się. Chyba tutaj się nagrywa grę. Nie pamiętam już, ale nie wiem, czy się nawet grę nada nagrywać. No ja na Camtasia po prostu tylko przerabiam filmy. Tutaj oczywiście sobie ustawiłem. Tutaj są kolejność filmów, wiecie o co mi chodzi. Mogę sobie na przykład teraz wrzucę sobie to, bo to są te części przed chwilą, co na przed chwilą nagrałem. Nie będę ich ukrywał przed wami, przecież to będzie głupie. To jest to, co mi się teraz nagrywa. Dobra, to teraz możemy sobie ustawić. Tutaj można na przykład usuwać długość filmu. Czekajcie. I na przykład patrzcie sobie, ucnę to.
O, no i uciąłem. I już jest krótsze, widzicie. Chciałem tyle pochwalić i zapraszam do miłego oglądania. Lola. Ty nawet sobie dobrze życzyłem to sobie. Niechcąco. Tutaj można oczywiście ten usunąć to, można przyspieszyć to. Tutaj można jeszcze takiego zrobić, co się przyda. Wyciąć też można, jak mówiłem, ścieżki i można też dodać parę ścieżek, na przykład, że mamy filmik, ale nie może być na nim po prostu dźwięku i dodajemy dźwięk na przykład swojego mikrofonu lub na przykład coś oddzielnie czymś nagrywaliśmy. Nie mówię, że Axionem. Może frapsem, tym gówniankiem małym. Dobra, no to chyba to jeszcze tyle. Jeszcze ewentualnie pokażę wam Windows Movie Maker, który może zrobić intro, ale takie cienkie i z Camtasem tego nie połączycie. Dobra, ludzie, to czekajcie. Tutaj można zauważyć, że jest Team Fortress. Jeszcze moje stare. Dobra, zamkniemy to. Nie chcę tego zapisywać. Oczywiście, jak chcecie, to co zapisujcie, to co nie. Ale nie zalecam wam tego robić. Nagrywa mi się. Nagrywa mi się. Dobra, już myślałem, że się nagrywa. I ostatnim to jest Movie Maker. Nie wiem, tutaj sobie kiedyś, można zobaczyć na moim kanale, jest taki pokaz slajdów, to co jeszcze było takie trochę amatorskie, to też teraz wam, nie wiem, niedużo wam pokażę. Tutaj takie zdjęcia z Lola zrobiłem, po prostu ustawiłem, że co 5 sekund się zmienia i na przykład się powiększa, ale rozdzielczość była dupna i lipna. Co wam tutaj mogę pokazać? Tu jest tak samo jak w tym, jak w Camtasii, tylko że to jest takie bardziej zrypane i to trudniej ogarnąć. Mamy też film. I Movie Maker, że trzeba sobie, można też konwertować filmy, można robić pokazy slajdów, takie łączyć je, można zimportować, tu jest ten sam jak produkcja wideo w Camtasii, to nie wiem co to jest, no tworzenie filmu, co tam pisze, tu są efekty, jeśli na przykład 3D jest obraz, pokazuje co tam zrobi kwiatkiem, nie będę tego puszczać oczywiście, tutaj pokazuje co tam z kwiatkiem zrobi po prostu. Tutaj jest do chyba intro, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Tutaj to klikamy, nie wiem, coś tu z tego jest. Nie chcę klikać, bo jeszcze będzie fail. Po prostu tutaj, po prostu nie wiem, dam powiedzmy, że ten obraz tego Messerschmitta. I po prostu na przykład dopiszę mu Vader zaprasza, albo nie wiem, tam Mati 5.0 zaprasza, o. I po prostu będzie. Tutaj są obrazki, tu są wideo, które chcemy wrzucić tutaj. No i tyle wam mogę powiedzieć. To był mały specjal. Specjale będą jeszcze takie w odcinkach, że po prostu będzie dłuższe i będą takie miksy gier. Na przykład będzie niedawno, za niedługo postaram się wrzucić taki miks gier, że będę na przykład zaraz trochę Minecrafta, trochę Team Fortress, trochę Battlefielda, trochę War Thundera. Trochę każdej gier, która była kiedyś na moim kanale, oprócz paru tam badu. Bo mi się już po prostu znudziły i nikt tego nie oglądał. Dobra ludzie, mam nadzieję, że się wam podobało, że pokazywałem wam, czy nam nagrywam. No i tyle, no, nara.